Cześć, z tej strony Joanna Salwa, trenerka zdrowia. Witam Was serdecznie razem z Panem Awokado w kolejnym odcinku Keto Q&A, czyli moje odpowiedzi na Wasze pytania. Linki do poszczególnych minut, w które możecie kliknąć, znajdują się w opisie filmu, jeżeli nie chcecie oglądać całości. A dzisiaj mamy kolejną porcję bardzo fajnych pytań, także nie przedłużamy i zaczynamy. Pierwsze pytanie. Bardzo lubię Pani filmy. Dziękuję. Jestem w ketozie od marca. Najpierw przez 2 tygodnie LCHF, potem już adaptacja na 25 gramach węgli. Moje ketony mierzę od około miesiąca. Mam wynik około 2 mmol, GKI około 2. Obecnie zwiększyłem do 35 gramów węgli swoje makro, białka 100, przy wadze 80 kg, prowadzę siedzący tryb życia, praca zdalna. Mam pytanie. Czy dalej zwiększać ilość węgli? Po czym poznać, że wywala z ketozy? I czy dobrze rozumiem, że zwiększanie węgli powoduje spadek ketonów we krwi? Czyli mamy 3 pytania. Ok, zajmijmy się tym po kolei. Jeżeli w tym momencie masz 35 gramów węglowodanów i się z tym dobrze czujesz, jeżeli to są węglowodany netto, bo to też uwzględnijmy, czy to są brutto, czy netto, bo jak brutto, to trochę mało, no to być może to jest dla Ciebie optymalny poziom. To, jak szybko zwiększamy węglowodany, zależy od tego, czy mamy stabilne poziomy glukozy we krwi. Więc tutaj nie tylko mierzymy ciała ketonowe, ale też właśnie mierzymy sobie poziom glikemii, bo to on jest istotny, żeby on był na stabilnym, dość niskim poziomie, załóżmy w okolicach 80, byłoby super, albo niżej. Po czym poznać, że wywala mnie z ketozy? Czy nie będzie ketonów we krwi? Tak, prawdopodobnie nie będzie, albo będą one bardzo znikome, zazwyczaj zero i to wtedy nas wywala. Natomiast możesz to też poznać po samopoczuciu. Jeżeli nie masz tych wszystkich właśnie korzyści, które dają Ci na przykład ciała ketonowe, z których korzysta mózg, bo większość osób odczuwa jakby taką poprawę jakości pracy umysłowej, no to będzie ten sygnał. Jeżeli zaczynasz być głodny, to też może być sygnał, że wywaliło Cię z keto. Jeżeli czujesz jakieś osłabienie, zmęczenie, masz spadki energii, to prawdopodobnie znaczy też, że wywaliło Cię z keto. I jak już jesteśmy dłużej w tym stanie, no to zazwyczaj po prostu wiemy, kiedy i jaki stan ketozy jest dla nas najbardziej optymalny, bo u niektórych te ciała ketonowe będą na niższym poziomie, u niektórych na trochę wyższym i jakby czują się dobrze. Także znowu to sobie dopasowujemy. I tutaj jeszcze było pytanie o to, czy zwiększenie węgli powoduje spadek ketonów we krwi. No, troszkę tak. Natomiast to też nie chodzi o to, że my musimy dążyć cały czas do tego, żeby mieć wysokie ciała ketonowe, no chyba, że zależy nam na ketozie klinicznej, bo na przykład mamy chorobę typu epilepsja i po prostu musimy mieć wysoki ten poziom ciał ketonowych, żeby nie mieć ataków. Natomiast jeżeli nie, to po prostu też w ramach adaptacji naszej, w ramach czasu, w którym jesteśmy w ketozie, te ciała ketonowe zazwyczaj idą w dół i nawet poziomy 0,2, jak pokazują badania, już dają nam podobne rezultaty jak wyższe poziomy pod kątem tych korzyści z ciał ketonowych, tak? Długowieczność, telomery, glikemia, przeciwzapalność itd., bardzo wiele korzyści. Więc rzeczywiście wyższa podaż węgli może nam obniżyć ciała ketonowe, ale to wcale nie jest złe, no bo zwracamy uwagę właśnie na ten Metflex, czyli na to, czy my elastycznie potrafimy z różnych źródeł korzystać paliwa, bo to będzie dla naszego organizmu najbardziej optymalne. Kolejne pytanie od Krystyny. Witam Pani Anno. Tłoczę sobie olej lniany sama, z którego zostają mi wytłoki. Wiem, że niektórzy pieką chleb z mielonego siemienia, co nie jest najzdrowszą wersją i jeśli ja piekę chleb z wytłoków, to mam nadzieję, że to lepszy wybór. Czy tak? Z góry dziękuję za odpowiedź. Tak, myślę, że jakby te wytłoki możemy użyć sobie do upieczenia chleba, natomiast nawet jeżeli chodzi o to siemię lniane, to ja mówiłam Wam już o tym w kilku filmach, że to wcale niekoniecznie tak bardzo się wszystko utlenia i ja sama używam w niektórych przepisach siemienia lnianego i badania pokazują, że tam nie ma jakichś dużych szkód. To wszystko zależy od tego, w jak wysokiej temperaturze pieczemy i tutaj warto, czy to wytłoki, czy to siemię lniane, po prostu na przykład w okolicach 160 stopni mieć to pieczenie. No i to też zależy właśnie jak długo i czy tam dodamy jakieś przeciwzapalne rzeczy, więc o tym już mówiłam w poprzednich filmach, więc się nie będę powtarzać, ale moim zdaniem wytłoki są w porządku. Kolejne pytanie. Co sądzi Pani o oleju kokosowym? W internecie widzę sprzeczne informacje. Jedni polecają, inni każą trzymać się z daleka. Mam niezły mętlik w głowie. Oleju kokosowego używam tylko do kawy kuloodpornej rano. Przypuszczam, że
to te negatywne informacje, to przynajmniej to ja zauważyłam, parę lat temu rzeczywiście poszła taka amerykańska, z tego co pamiętam, rekomendacja, żeby ograniczyć olej kokosowy. Jakieś czasopismo to podchwyciło, a wiecie, później to po prostu jak lawina, kula śnieżna poleciało, więc w Polsce też się pojawiły takie artykuły i wszyscy zaczęli straszyć tym, że olej kokosowy jest niezdrowy. I słuchajcie, to jest według mnie, powstał tak parę lat temu jeden z mitów dietetyki, których jest całkiem sporo niestety w internetach i nie tylko. Natomiast jakby ja zagłębiłam się wtedy w to badanie i słuchajcie, tam tak naprawdę przyczyna tego, dlaczego olej kokosowy jest podobno niezdrowy, była taka, że on został zaliczony do tłuszczów nasyconych. No bo rzeczywiście olej kokosowy jest tłuszczem nasyconym. A u podstaw założenia było, że wszystkie tłuszcze nasycone są złe. Co mam nadzieję, że wiecie, że nie jest prawdą. A jeżeli nie macie pewności, to poczytajcie na ten temat mądre źródła albo odsyłam też Was do moich filmów, które na ten temat nagrałam o tłuszczach nasyconych i o tym, dlaczego to też jest mit. Więc tam nic więcej o oleju kokosowym, z żadnych innych zarzutów tak naprawdę nie było w tym artykule, tylko to, że jest to tłuszcz nasycony, no i to już się potoczyło. Olej kokosowy według mnie jest bardzo dobrym tłuszczem, bardzo dobrym olejem, nadaje się fajnie do smażenia, poza tym ma właściwości przeciwzapalne bardzo fajne, dlatego też na przykład oil pulling, czyli to ssanie oleju kokosowego ma fajne działanie antybakteryjne w jamie ustnej i w ogóle nie uważam, żeby tutaj olej kokosowy w diecie był czymś złym. Oczywiście wszystko w nadmiarze nie będzie dla nas dobre i to mam nadzieję wiecie, no i też tłuszcze nasycone nie powinny stanowić podstawy naszego odżywiania na keto, szczególnie jeżeli na przykład mamy jakieś problemy z cholesterolem, jesteśmy po ketoadaptacji, chcemy schudnąć, no to wtedy tłuszcze nasycone raczej w mniejszej ilości, a w większej tłuszcze nienasycone, odpowiednio przechowywane oczywiście. Także tutaj nie czepiajmy się oleju kokosowego, a jak się ktoś chce czepiać, no to oczywiście może mieć swoje zdanie i ma do tego prawo. Pytanie od Dave'a. Pani Joanno, w kwestii łączenia węglowodanów i tłuszczów, czy to samo tyczy się warzyw typu brokuł, kalafior, pomidory, szparagi, rzodkiewka, które pomimo małej ilości węgli, to i tak w całości posiłku mogą dać danie zawierające 15-20 węgli netto. Czy może zasada dotyczy skrobi, stroczków i tłuszczu? To nie jest tak, że my w ogóle nie powinniśmy łączyć węglowodanów i tłuszczów. Bardziej tutaj rzeczywiście rozdzielnie warto zwrócić uwagę, żeby nie było dużo właśnie tłuszczów nasyconych. Natomiast tłuszcze nienasycone i w ogóle dodatek tłuszczu obniża ładunek glikemiczny produktu. Więc lepiej tak naprawdę zjeść, jeżeli mamy ochotę na jakieś węgle, no to właśnie po jakimś takim zbilansowanym keto posiłku, a nie zupełnie osobno. Natomiast te warzywa, o których mówisz, jak najbardziej możemy spokojnie łączyć z tłuszczami i to właśnie będzie sprawiało, że ten posiłek sam w sobie będzie zbilansowany. Lepiej rzeczywiście też źródła nienasycone tutaj włączać, natomiast to, co jest najgorsze, to tłuszcze nasycone i te takie węgle, cukry proste, nie warzywa, które są bogate w błonnik. Tutaj się tego nie obawiajmy. Natomiast jeżeli mamy jakby takie założenie, że ładujemy węglowodany w posiłku, no to rzeczywiście raczej skupiamy się na tych węglowodanach, a nie jeszcze na dużej ilości tłuszczu, bo to nam daje jakby dużo większy ten posiłek i nie do końca będzie korzystne. Kolejne pytanie. Dziękuję za kolejny odcinek pełen wiedzy. Bardzo proszę. Padły odpowiedzi na pytania, które sama chciałam zadać. Super. W keto jestem wraz z mężem, dopiero 4 miesiące i ciągle zgłębiam wiedzę, bardzo nam ten model odżywiania odpowiada i zostanie z nami na co dzień. Znowu trochę monotematycznie z mojej strony, bo jako jedna z niewielu nie potrzebuję redukcji. Czy udzielisz proszę krótkich wskazówek lub pułapek, na które trzeba uważać przy długofalowym stosowaniu keto? Powoli przechodzę na jedzenie intuicyjne. Pozdrawiam. No, wbrew pozorom nie wszyscy chcą i muszą się odchudzać i ja też mam takich podopiecznych, którzy wręcz chcą przytyć na keto i jest to do zrobienia. Natomiast jeżeli chodzi o długofalowe stosowanie diety ketogenicznej, uważam, że nie ma w tym nic złego i są o tym filmy u mnie na kanale. Natomiast tak jak z każdym modelem żywienia i tak jak w ogóle w życiu, jakby są pewne rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę. Zalecam robienie po prostu badań profilaktycznych, bo to, co może Ci służyć dzisiaj, niekoniecznie będzie Ci służyć za rok. Więc przynajmniej raz w roku fajnie byłoby się przebadać. Poza tym jakby działanie profilaktyczne, czy to Twoje żywienie, czy to ketogeniczne, czy nie, jest
urozmaicone, bo jeżeli ciągle opieramy się, nie wiem, na 5 produktach, które nawet będą super najzdrowsze, no to na dłuższą metę jednak jakieś niedobory, jeżeli chodzi o te składniki mineralne, witaminy mogą się pojawić. Czy jeżeli jesteś na keto, jest tam odpowiednia ilość błonnika, bo u większości osób ten błonnik będzie ważny. Czy będąc na keto nie jesz za mało? Bo niektóre osoby, szczególnie na niskich węglach, rzeczywiście takim ta grelina idzie w dół, że nie odczuwają w pewnym momencie głodu i to też nie jest dobre i mogą chronicznie jeść mało. No i wtedy mogą się pojawić jakieś niedobory pokarmowe. Zresztą ciągła jakby restrykcja kaloryczna prowadzi do obniżenia naszego metabolizmu, więc to nie będzie dobre. Kolejna sprawa, czy nie jesz cały czas za mało węglowodanów? To też się u niektórych osób zdarza. Albo czy nie jesz cały czas za dużo tłuszczów, szczególnie tych nasyconych, takich przetworzonych, albo czy nie przypalasz tego za bardzo. To też są takie rzeczy, które u niektórych osób się pojawiają. Czy nie po prostu objadasz się na białym, śmietany, do wszystkiego 30 nie dodajesz, bo też niektórzy po jakimś czasie no, w tą stronę idą i to też raczej nie będzie za dobre, czyli w ogóle taka jakby monotonia tej diety. Więc na to warto zwrócić uwagę. No i oczywiście te wszystkie inne aspekty okołożywieniowe, czy się nie objadamy, jakby na keto tak naprawdę możemy również, jest nam łatwiej, jakby żeby to było takie czyste, ale jest dużo takich właśnie produktów ketogenicznych, przetworzonych, coraz więcej na rynku, no bo ten przemysł się rozwija, więc ktoś na tym zarabia, więc tworzą nie zawsze zdrowe rzeczy, które są ketogeniczne, mają ketogeniczne makro, więc na te pułapki oczywiście należy uważać. Pytanie od Moniki. Cześć, oglądam, słucham i się stosuję, ale mam mały problem. Jestem na keto 4 miesięcy i na chwilę obecną jestem na redukcji. Przemierzam się do IF, ale jeszcze czekam. Dlaczego paski do mierzenia ketonów pokazują ciemny kolor, a z krwi wychodzi średnia ketoza? Czuję się dobrze i cała reszta jest ok, tylko czemu te ketony nadal w moczu, a nie całe we krwi? Droga Moniko, to nie jest tak, że w ogóle na pewno nie będziesz mieć ketonów w moczu, bo zarówno w moczu, jak i w oddechu, jeżeli jesteśmy w stanie ketozy, to też jest kwestia adaptacyjna i indywidualna dla danego organizmu, ale te ciała ketonowe mogą się pokazywać w tych jakby trzech wersjach i to nie jest nic złego. Natomiast jeżeli one są u Ciebie bardzo wysokie w moczu i dodatkowo no, czujesz się nie do końca dobrze, to być może jest to powód tego, że po prostu tych tłuszczów masz za dużo i po prostu jesz ich na tyle dużo, że te ciała ketonowe są w za dużej ilości produkowane i dalej je wydalasz z moczem. Więc na przykład to może być przyczyną. Poza tym, słuchajcie, to tak jak, no nie wiem, ktoś ma blond włosy, a ktoś ma ciemne brązowe. Ja teraz już jakby przez lata prowadząc podopiecznych i mając przekrój bardzo wielu osób, widzę, że to nie zawsze u wszystkich jest książkowe. I bardziej popatrz w takim wypadku na swoje objawy, czy Ty się dobrze czujesz, czy tu jest wszystko ok. Bo jeżeli masz jakby średni stan ketozy, jeżeli chodzi o Twoje ketony we krwi, czyli o BHB, to prawdopodobnie jest w porządku. I jakby tak bardzo się nie przejmuj tymi paskami do moczu, bo po prostu, no widocznie, być może, ja wiem, ja nie lubię tego tak mówić, bo to nieraz tak niektórzy mówią, jak jest jakiś problem i nie wiadomo dlaczego, taka Twoja uroda, ale w tym wypadku, jeżeli tutaj wszystko jest w porządku, to właśnie być może tak jest, więc tym też nie należy się jakoś bardzo przejmować. I ostatnie pytanie od Katarzyny. Joanno, dziękuję za Twoje wartościowe materiały i dzielenie się wiedzą. Bardzo proszę. Przez pół roku byłam na keto. Później stopniowo zwiększałam węglowodany. Teraz zazwyczaj jem 50 do 100 gramów węgli netto. Nie zauważyłam szczególnych zmian w samopoczuciu ani na keto, ani teraz na low carb. Czy utrzymując taką podaż węgli, nie będąc na keto, mogę sobie zaszkodzić? Droga Katarzyno, jeżeli czujesz się dobrze, to raczej nie możesz sobie zaszkodzić. To znaczy, że przeszłaś adaptację, Twój organizm potrafi korzystać zarówno z ciał ketonowych, jak i z glukozy. Oczywiście warto sobie badać, jakby co się dzieje w naszym organizmie pod kątem właśnie badań z krwi, chociaż tych podstawowych, badać sobie szczególnie poziomy glikemii, naszą glukozę. Natomiast low carb jest ok. Szczególnie u osób, które właśnie się na nim dobrze czują. Bo dla niektórych sam low carb, jeżeli chcą na przykład wyjść z cukrzycy, i sobie poradzić z wysoką glikemią. Sam low carb może nie być wystarczający. Niektórzy się dużo lepiej czują, na przykład ja się dużo lepiej czuję, jeżeli mam troszkę wyższe ciała ketonowe, że one w ogóle są u mnie we krwi, tak pod kątem kognitywnym, mentalnym, więc ja staram się w tej ketozie zazwyczaj być, ale jeżeli Ty nie odczuwasz większych różnic i dobrze się czujesz na low carbie i jesz 50-100 gramów węglowodanów i nawet nie masz ciał ketonowych wykrywalnych we krwi, to jest w porządku, na pewno sobie nie zaszkodzisz, bo prawdopodobnie właśnie to, co najważniejsze, czyli ta elastyczność metaboliczna u Ciebie jest. Czyli korzystasz z obydwu źródeł paliwa
i wszystko jest w porządku. Także tutaj znowu zobaczcie, że zawsze musimy wszystko dopasowywać indywidualnie. Ja dlatego bardzo nie lubię takich rad albo jakichś takich właśnie komentarzy i opieprzania kogoś na forach, na przykład ketogenicznych, że ty robisz źle, bo to ma być tak, tak, tak. Bo naprawdę, słuchajcie, to jest bardzo indywidualna sprawa. Więc jeżeli coś testujemy i się to u nas sprawdza, to czemu nie? No dobrze, dziękuję Wam za te pytania. Jeszcze mamy kolejne, ale zajmiemy się nimi w następnych tygodniach. Zapraszam Was oczywiście do zadawania pytań w komentarzach i pamiętajcie, żeby też do opisu zajrzeć, bo tam są bezpłatne materiały, które możecie ode mnie pobrać, a także pojawiają się informacje o nowościach, o promocjach. Także zachęcam Was do tego, żeby tam zajrzeć. Pozdrawiamy ciepło, wszystkiego dobrego, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!